Jutro początek nowego roku szkolnego, a już dziś startuje przystanek Edukacja. W naszych programach podpowiemy, jak wspierać polską oświatę przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Przedstawimy też wiele ciekawych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy. 3,5 miliarda euro, tyle pieniędzy unijnych, zostanie przeznaczonych do 2013 roku na wsparcie polskiej oświaty. To 3 razy więcej niż w latach 2004-2006. Głównym celem wykorzystania środków unijnych jest stworzenie nowoczesnej szkoły. Szkoły stosującej nowoczesne metody kształcenia, szkoły odpowiadającej na potrzeby rynku pracy. Głównym celem wykorzystania środków unijnych jest wyrównywanie szans edukacyjnych, jest kształcenie zgodnie z potrzebami rynku pracy, jest uświadamianie, że we współczesnym społeczeństwie konieczne jest uczenie się przez całe życie. Wśród 10 priorytetów realizowanego w Polsce programu operacyjnego Kapitał Ludzki są 2 oświatowe. Na szczeblu centralnym wdrażany jest priorytet 3, wysoka jakość systemu oświaty, dla którego instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest trwała modernizacja systemu oświaty. W tym priorytecie chcemy wykorzystać środki na przeprowadzenie reformy programowej, na umocnienie systemu egzaminów zewnętrznych, na zmiany w systemie wspomagania szkół, na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, na zmiany w zarządzaniu oświatą, czyli wszystko to, co sprawi, że system oświaty będzie bardziej efektywny, ale też będzie bardziej przyjazny. Na poziomie regionalnym realizowany jest priorytet 9, rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Jego celem jest wprowadzenie zmian w poszczególnych placówkach oświatowych i szkołach. W ramach tego priorytetu realizowane będą m.in. projekty rozwojowe szkół. To jest coś, co właśnie ma przynieść trwałe zmiany w funkcjonowaniu szkoły, ma zmienić model funkcjonowania szkoły. Ale także mamy duży blok dotyczący doskonalenia nauczycieli, kształcenia ustawicznego. Jest też komponent stypendialny. Instytucjami pośredniczącymi w przypadku priorytetu 9 są samorządy województw. Na Mazowszu za koordynację działań w ramach tego priorytetu odpowiedzialna jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Najczęściej wnioski o dofinansowanie składają placówki oświatowe, uczelnie, szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola publiczne i niepubliczne. Także wszyscy zainteresowani rozwojem edukacji w naszym województwie. Są 4 główne obszary wsparcia systemu oświaty ze środków unijnych. Pierwszy z nich to przedszkola. W tym przypadku fundusze pochodzące z programu operacyjnego Kapitał Ludzki mogą być przeznaczane na przykład na upowszechnianie edukacji przedszkolnej, dostosowanie form wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska, wyrównywanie szans edukacyjnych. Kolejny obszar wsparcia to kształcenie zawodowe. Można przede wszystkim diagnozować, jakie są potrzeby rynku pracy w obszarze kształcenia zawodowego. Można też robić tak zwane programy rozwojowe. To są bardzo szerokie projekty, które obejmują zarówno wsparcie dla uczniów, którzy sobie nie radzą, ale też na przykład różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, zajęcia pozalekcyjne, formy współpracy z pracodawcami. Coś, co poszerza i uatrakcyjnia jakość kształcenia w szkołach zawodowych, i zasadniczych zawodowych, i średnich zawodowych. I to jest chyba jeden z najważniejszych elementów. Dodatkowo w ramach regionalnych programów operacyjnych, czyli tych, które są zarządzane na poziomie poszczególnych województw, można inwestować w rozbudowę szkół zawodowych i w modernizację. Trzecim obszarem, do którego trafiają fundusze unijne w oświacie, jest kształcenie i doskonalenie nauczycieli. W tym przypadku ze wsparcia mogą korzystać nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz kadra administracyjna i zarządzająca oświatą. I wreszcie czwarty obszar wsparcia to kształcenie dorosłych. Dorosłość jest określana ramami 24-64 lata. Wyjątkowo mogą być to osoby młodsze, o ile rzeczywiście się nie uczą. Skierowane te projekty mogą być do tych osób pod warunkiem, że są to osoby, które samodzielnie z własnej inicjatywy wyrażają chęć podnoszenia swoich kwalifikacji formalnych, a więc nie kierowane przez zakład pracy, nie kierowane przez urząd pracy, a z własnej inicjatywy nieprzymuszonej woli. Te projekty mogą być też skierowane do samych placówek, które zajmują się kształceniem dorosłych, a więc do szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego. W całym kraju realizowane są tysiące projektów współpracujących
współfinansowanych ze środków unijnych i nakierowanych na wsparcie systemu oświaty. To bardzo dobry czas dla polskiej edukacji. Można powiedzieć, że dzięki środkom unijnym to złoty wiek edukacji. Do roku 2013 mamy do wykorzystania 3,5 miliarda euro, 3 razy więcej niż w latach 2004-2006. 700 milionów to środki na projekty systemowe, poprawiające jakość kształcenia. Ale ważniejsze jest to, że ponad 2,8 miliarda euro trafi bezpośrednio do polskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Będą to środki, które szkoły, przedszkola wykorzystają na projekty rozwojowe, na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, na indywidualizację procesu kształcenia, na poprawę kształcenia zawodowego, na wyposażenie, modernizację i unowocześnienie polskich szkół i placówek. Około 800 ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej, do których uczęszcza ponad 9 tysięcy dzieci. To jeden z wielu rezultatów wdrażania działań oświatowych wspieranych przez Europejski Fundusz Społeczny w obszarze edukacji. Program operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje wsparcie finansowe realizacji projektów za pośrednictwem dwóch procedur, konkursowej i systemowej. W przypadku tej pierwszej projekt składany jest w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez instytucję pośredniczącą. Wnioskodawcy składają swoją aplikację w określony w dokumentacji konkursowej sposób i w wyznaczonym czasie. Jest ona analizowana przez Komisję Oceny Projektu i jeśli uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną, może otrzymać dofinansowanie. Przykładem projektu realizowanego w ramach procedury konkursowej jest Informatyka Plus. Te puste ławki w auli Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki już niebawem zapełnią się setkami młodych ludzi oraz ich nauczycieli. Celem projektu Informatyka Plus jest doskonalenie kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych. Może w nim wziąć udział nawet 15 tysięcy uczniów i nauczycieli z 1000 szkół z 5 województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego. Zróżnicowanie form projektu zakłada, że nie tylko uczniowie będą przyjeżdżać do nas na wykłady, natomiast również my będziemy przemieszczać się z wykładowcami, z kadrą akademicką do tych 5 województw. Będzie to swoiste dotarcie z informatyką pod strzechy, dlatego że przewidujemy do ponad 150 szkół pojechać właśnie z takimi objazdowymi wykładami. To jest tak zwana wszechnica na kołach. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. Uczniowie będą mogli brać udział w wykładach, warsztatach, a także konkursach. Projekt Informatyka Plus jest kontynuacją podobnych przedsięwzięć realizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki już od kilku lat. Działania, które podejmowaliśmy w ramach naszych zadań dodatkowych, działań, które były skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, no dały nam pewne doświadczenie, które przenieśliśmy w ramy projektu. Udało się to doświadczenie, wnioski, które z tych doświadczeń wcześniej zdobytych wynikały, udało nam się przenieść to w ramy projektu i w formie bardziej doskonałej, w formie już z pewnymi standardami chcemy zrealizować w ramach tego projektu. Drugą grupą przedsięwzięć w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki są projekty systemowe. Realizowane są przez instytucje statutowo zobowiązane do prowadzenia określonych działań w systemie oświaty. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekty systemowe w zakresie swoich zadań statutowych, czyli na przykład zmieniamy podstawę programową z wykorzystaniem środków europejskich i dzięki tym środkom możemy to zrobić dużo szybciej? Do realizacji projektów systemowych w oświacie oprócz Ministerstwa Edukacji Narodowej uprawnionych jest kilka instytucji. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Instytut Badań Edukacyjnych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Informatyczne Edukacji, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Więcej informacji na temat projektów konkursowych i systemowych znaleźć można w internecie na stronie www.efsmen.gov.pl. I oczywiście w naszych kolejnych programach. Zapraszamy już za tydzień o tej samej porze.